Bartek Gębusia, witam w poniedziałek. Zapraszam na Telefakty, a w nich między innymi. W Biurze Wystaw Artystycznych możemy oglądać rzeźby profesora Zwolaka. Wystawy rzeźby u nas jednak dawno nie było i bardzo tęsknimy za wszystkimi naszymi bywalcami. Przed nami weekend z historią i archeologią. Żeby zastanowić się również, w jakim stopniu my teraz obecnie identyfikujemy się z tym, co nazywamy szumnie czy górnolotnie dziedzictwem archeologicznym. Ćmielowskie korzenie ponad czasem. W zakładach porcelany AS w Ćmielowie swoje prace przenoszą na porcelany. Już niecałe 2 tygodnie do wyborów prezydenckich. Złagodzone obostrzenia pozwoliły kandydatom na więcej spotkań w terenie. Coraz większe zaangażowanie również wśród działaczy i parlamentarzystów. Dominik Tarczyński w Ostrowcu Świętokrzyskim przekonywał, że łączy nas Polska. Parlamentarzyści i europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z regionu w weekend organizowali spotkania z wyborcami, by przekonywać ich do głosowania na Andrzeja Dudę w zbliżających się wyborach prezydenckich. Myślę, że te ostatnie 5 lat są dobrym doświadczeniem dla Polski. Prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy przysłużyła się powodzeniu polskiej rodzinie, seniorom, najmłodszym, czego efektem była w ostatnim czasie również podpisana karta rodziny. Ale te wyzwania, które stoją przed nami i przed prezydenturą, nową prezydenturą, mam nadzieję, pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest przede wszystkim myślenie o silnej Polsce w Europie, jak kiedyś powiedział świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, poprzez działania w inwestycjach, wsparcie dla samorządów, w działaniach polityki prospołecznej. Normalny, przeciętny Polak ma dużo lepiej. Mamy mniejsze bezrobocie, mamy programy społeczne. Żeby to wszystko utrzymać, musi wygrać Andrzej Duda, bo tylko on jest gwarantem. Ja przypomnę, że żaden z kandydatów na prezydenta nie odniósł się do pytań, które zostały mu zadane, a to źle pokazuje ich po prostu, tych kandydatów. Andrzej Duda, te wszystkie zdobycze, które mamy do tej pory, ale i nowe programy zapowiada, zagwarantuje nam te zdobycze i nowe rzeczy wprowadzi. To będzie zacięta walka o każdy głos, dlatego potrzebna jest pełna mobilizacja. Chcemy pokazać, że Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Chcemy pokazać, że Polska jest dla wszystkich. Chcemy pokazać, że wartości są dla nas ważne i chcemy rozmawiać. Właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Jesteśmy otwarci na dialog. Nie zamykamy się w jakiejś wieży z kości słoniowej. Chcemy po prostu rozmawiać z Polakami. Dlatego właśnie dzisiaj 3 spotkania, między innymi Ostrowiec i dzisiaj cały wieczór spędzimy w Ostrowcu, żeby rozmawiać, przekonywać, powiedzieć, czego chcemy, jakiej Polski chcemy, o jakiej marzymy i co nas w niej łączy. Łączy nas tradycja, przeszłość, ale także przyszłość, o której każdy z nas marzy, aby było bezpiecznie, aby nie było nielegalnej imigracji, aby struktura społeczna nie zmieniała się tak jak w innych krajach. Chcemy po prostu Polski pięknej, wielkiej, dumnej i zasobnej. W spotkaniu zorganizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim wziął udział również szef świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Lipiec. Spotkania prowadzone przez posłów i europosłów odbywają się pod hasłem Łączy nas Polska. Briefing prasowy z udziałem europosła Dominika Tarczyńskiego został przez nas zarejestrowany i jest dostępny na portalu lokalnatelewizja.pl. A teraz informacja z Powiatowego Urzędu Pracy, który od dziś przyjmuje wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Z dofinansowań mogą skorzystać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronach internetowych urzędu. Preferowane jest składanie wniosków przez internet. W przyszły weekend 20 i 21 czerwca obchodzone będą Europejskie Dni Archeologii, w które włączyło się Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobaczmy, jak będą wyglądały te dni. Przyszły weekend zapowiada się ciekawie. Będzie przepełniony intrygującymi spotkaniami z historią, ponieważ pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki zapraszają do udziału w obchodach Europejskich Dni Archeologii. Z tej okazji przygotowano atrakcje dla mieszkańców regionu. W
Przyszłą sobotę tym razem będzie można się zapoznać z trochę szerszym spektrum ceramiki, bo no jak wiadomo, okres pandemii ma swoje minusy, ale też i plusy. No tutaj pracownicy działu edukacji naszego muzeum też rozwijają się w trakcie tych prac prowadzonych celem przygotowania jak najlepszej oferty. I kolega Tomasz Kotarski tym razem już nie tylko figurki gliniane będzie prezentował i będzie starał się zachęcić uczestników do odtworzenia pewnych wzorców takich figuralnych, ale również i te podstawowe techniki garncarskie, najprostsze, ale z drugiej strony wcale nie takie znowu łatwe. W jakim stopniu łatwe, w jakim stopniu trudne, to wszystko będzie można już w sobotę na najbliższym spotkaniu w naszym muzeum przećwiczyć. Natomiast 21 czerwca zajęcia, które wszystkich uczestników wprowadzą w archeologię, archeotropy, czyli czyje jest to dziedzictwo, to tytuł niedzielnego spotkania, które poprowadzi dr Andrzej Przychodni. Te archeotropy, na które ja z kolei chciałem zaprosić wszystkich Państwa, no nie są w tym przypadku rekonstrukcjami. Po części będziemy pracować trochę z replikami, ale będzie to unikalna okazja do tego, żeby pojedyncze zabytki z różnych epok, to od razu powiem, że to nie będzie tylko epoka kamienia albo epoka żelaza, wziąć do ręki, zastanowić się, jaką miały funkcję i też zastanowić się, jaki nakład pracy towarzyszył ich wykonaniu, do czego mogły służyć same. To jest taka przesłanka do tego, żeby zastanowić się również, w jakim stopniu my teraz obecnie identyfikujemy się z tym, co nazywamy szumnie czy górnolotnie dziedzictwem archeologicznym, ale to dziedzictwo w gruncie rzeczy, chociaż okryte pod ziemią, czasami znajdowane przypadkowo, czasami w trakcie badań archeologicznych, no jesteśmy za nie wszyscy odpowiedzialni i wydaje mi się, że takie zajęcia, takie przybliżenie zabytków, pozwolenie na ich dotknięcie akurat tej wybranej grupy powinno też i naszym odbiorcom uzmysłowić wagę tego problemu. To spotkanie z archeologią rozpocznie się o godzinie 15 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Przypominamy, że w związku z ograniczoną liczbą osób należy wcześniej skontaktować się z muzeum w celu zarezerwowania miejsca. Tak można zaplanować sobie przyszły weekend, a w piątek w Biurze Wystaw Artystycznych odbył się wernisaż wystawy profesora Andrzeja Zwolaka. Rzeźby będzie można oglądać do końca sierpnia. Liczba gości podczas wernisażu była ograniczona, ale wrażenie pozostało nieograniczone. Rzeźby profesora Andrzeja Zwolaka przykuwają wzrok i uwagę. Po przerwie Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim odmroziło swoją działalność i to gorącym akcentem. Warto było poczekać, żeby tutaj zaprezentować ten pewien cykl moich prac, które są tak naprawdę związane pod takim tytułem Droga AZ. To jest tytuł tej wystawy generalnie, oczywiście z tak zwanym kodem AZ, bo jeszcze w ten sposób to nazywam, z tego względu, że zostawiam te moje przemyślenia właśnie w każdej jednej z tych prac. Idea jest jak gdyby poświęcona drodze, po której stąpam, drodze twórczej, drodze człowieka, który znalazł się w pewnej przestrzeni, w której się porusza w pewnej przestrzeni. Profesor podkreśla, że cała wystawa to idea głębokich przemyśleń autora na temat życia, śmierci, przechodzenia, wartościowania, zdobywania i dochodzenia do ideału. A w trudnym czasie, jaki obecnie przeżywamy, przekaz wystawy nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Symboliczna nazwa, symboliczny przekaz, ta wędrówka. W tej naszej wędrówce nigdy nie spotkaliśmy się z taką pandemią, jaką przyszło nam się zmierzyć, więc dzisiaj odnosząc się do tej wystawy, do tej wędrówki przez życie, no to też takie dające do myślenia bardzo mocno. Wystawa to kilkadziesiąt prac, kilka cykli, które powstawały w latach 2015-2020, wykonanych w różnych materiałach trwałych: sznur, blacha, drewno, kamień, ceramika.
To pierwsza wystawa rzeźby zorganizowana w nowych przestrzeniach Biura Wystaw Artystycznych. Wystawy rzeźby u nas jednak dawno nie było i bardzo tęsknimy za wszystkimi naszymi bywalcami. Tak się złożyło, że akurat wypadła ta wystawa, termin tej wystawy, nie musieliśmy go przesuwać, czyli on był planowany w tym terminie i cieszę się bardzo, że udało się go zrealizować w tym terminie. Profesora Andrzeja Zwolaka, ja myślę, że mieszkańcy Ostrowca niektórzy kojarzą, bowiem jest on autorem rzeźby papieża u nas przy kościele świętego Michała. Głównie zajmuje się rzeźbą, małą formą rzeźbiarską, ale i rysunkiem. Jest on autorem również aranżacji tej wystawy i to on dobierał pracę na wystawę. Oddałam po prostu całą decyzyjność tej kwestii profesorowi. Było mi niezmiernie miło słyszeć te słowa, że nasza galeria ma swego rodzaju renomę i uznanie w świecie artystycznym i to tylko i wyłącznie zasługa naszych tutaj pracowników, współpracowników i ostrowieckiej publiczności. A podczas wernisażu pracę profesora Zwolaka podziwiali również lokalni artyści Tadeusz Szypowski, Zbigniew Sawaryn czy Marcin Jedlikowski. Historia oceni, co jest dziełem, co ocenia. Ja nie nazywam tych moich dokonań czy to, co stworzyłem, że są to dzieła. Oczywiście, tak mówię, zawsze poddaje się tej krytyce odbiorcy, prawda? Oni rzeczywiście wystawiają pewną ocenę, prawda? Przyjęcie, czy po prostu tolerują, czy rzeczywiście te prace w jakiś sposób wpływają na ich psychikę, na to, czy chcą z nimi obcować w domu, czy też nie. Powrót rzeźby w przestrzeń wystawienniczą Ostrowieckiego Biura Wystaw Artystycznych to również akcent podkreślający 25-letnią historię galerii. Profesor Andrzej Zwolak osobiście na drugi dzień po wernisażu oprowadzał po swojej wystawie, a na sierpień zaplanowano finisaż. Planuję finisaż, dlatego że profesor nie życzył sobie w tej chwili katalogu, tylko w tym katalogu koniecznie chciał zamieścić zdjęcia z naszej ekspozycji. Także będzie finisaż z katalogiem i mam nadzieję, że wtedy już większość z Państwa będzie mogła brać w nim udział. Wystawę można zatem oglądać do 23 sierpnia w godzinach pracy Biura Wystaw Artystycznych. Oczywiście przypominamy, że wciąż obowiązują obostrzenia sanitarne. Liczba osób zwiedzających również jest ograniczona zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, ale doznań artystycznych nic nie może ograniczyć. Autorskie oprowadzanie po wystawie już niebawem będą mogli Państwo obejrzeć na antenie Lokalna TV i w klimatach artystycznych pozostajemy, jednak przenosimy się do Ćmielowa, gdzie uczniowie prezentowali swoje talenty plastyczne w ramach konkursu Ćmielowskie korzenie ponad czasem. Druga edycja wojewódzkiego konkursu Ćmielowskie korzenie ponad czasem. W tym roku motywem przewodnim były znaki prehistorii. Konkurs ma na celu ujawnić talenty młodych artystów, a także pokazać bogatą historię gminy Ćmielów. Dzieci na warsztatach swoje prace plastyczne przenoszą w tamtym roku na filiżankę i spodeczek, w tym roku na patery, bo konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza to część plastyczna. Uczniowie rysują swoje prace na papierze i wyłaniamy laureatów. W tym roku jest ich 12, którzy właśnie potem tutaj w zakładach porcelany AS w Ćmielowie swoje prace przenoszą na porcelany. Konkurs narodził się ze współpracy pomiędzy samorządem gminnym, fabryką porcelany i szkołą podstawową w Ćmielowie. Moją rolą jako burmistrza jest po prostu wszelka współpraca międzysektorowa, między organizacjami pozarządowymi, również z Urzędem Miasta. Jestem zawsze otwarta na każdą inicjatywę i ktokolwiek przyjdzie z jakimkolwiek pomysłem, jest naprawdę wysłuchany, ten pomysł jest analizowany i wdrażany. Organizatorzy z niedowierzaniem patrzyli na powstające prace. Nie lada wyzwaniem dla komisji konkursowej było wybranie laureatów konkursu. Jakość tych projektów tak mnie zaskoczyła pozytywnie, że jeszcze jestem w ciężkim szoku. Mamy tu na wystawie obecnego pana Gustawa Hadynę i we dwóch jesteśmy zszokowani, że poziom tych projektów jest tak wysoki. Po prostu jest na najwyższym poziomie.
z czego się ogromnie cieszę. Ta młodzież, którą widziałam, która jest zaangażowana właśnie w wykonywanie tych prac, pokazuje, że naprawdę ich stopień, ich poziom umiejętności, jakie posiadają, jest naprawdę godny podziwu i bardzo, bardzo wysoki. Teraz projekty konkursowe przejmie Ćmielowska Fabryka Porcelany i być może niektóre z nich trafią do produkcji. Widzę i to dużą nadzieję, bo ja na co dzień przez 30 parę lat współpracuję z artystami, różne projekty przyjmuję i nie wszystkie projekty są tak dobre. Ludzi po studiach, proszę mi wierzyć, a te są genialne. W drugim etapie tegorocznej edycji konkursu Ćmielowskie Korzenie Ponad Czasem pierwsze miejsce zajęła Alicja Adamczak ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach, drugie miejsce Kacper Grudzień z Brzustowej, trzecie miejsce natomiast Zofia Wojtasik z Nietuliska Dużego. Zanim zaproszę Państwa na regionalną prognozę pogody, to jeszcze raport sanitarny przekazany przez Urząd Wojewódzki na podstawie danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach, w województwie świętokrzyskim odnotowano 14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy powiatu starachowickiego, kieleckiego oraz ostrowieckiego. W województwie odnotowano także 3 nowe ozdrowienia do mieszkańcy powiatu starachowickiego. W sumie na terenie województwa stwierdzono 625 zachorowań na COVID-19, a w tym 26 zgonów oraz 355 ozdrowień. I tą informacją żegnam się z Państwem. Telefakty jutro o stałej porze, a za chwilę regionalna prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 15 stopni Celsjusza, wiatr 5 km na godzinę, ciśnienie 1013 hektopaskali. Jutro temperatura 21 stopni Celsjusza, wiatr 10 km na godzinę i ciśnienie 1013 hektopaskali. Przewidywane jest częściowe zachmurzenie, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.